Let's go! Okej, lecimy z kolejnym odcineczkiem, z kolejnym meczykiem. Gdzie ja jestem teraz? Z której strony startuję? Startuję z tej strony. Jak tam nasza strefa? Strefa idzie w tą stronę. Chyba się skupię na Tejmie, moi drodzy, tym razem, wiecie? Lecę gdzieś. Kurde, tam jest dobre... No, cały czas tam jest dobre miejsce. Tam, gdzie leciałem wcześniej, jest non-stop dobre miejsce, zobaczcie. Znowu prawie jak jest środek strefy. No nie, no trochę przesadziłem. Środek strefy będzie gdzieś tutaj na tej rzece. Mamy parazaura, z którego zaraz sobie skórę szarpniemy. Patrzę, czy nie ma tu nic agresywnego, bo tutaj lubi się porespić coś agresywnego. Bronto niekoniecznie. Bronto się w ogóle nie sprawdzi tutaj. Na pewno go nie chcemy. Musiałem sobie ten czat wyłączyć. Znaczy usunąć to, co miałem tam wpisane przez przypadek. Dobra. Na razie sama waga. O, myślę, że tyle wagi to mi już starczy do końca rozgrywki. Co my tu mamy? Nie widzę nic agresywnego. Jak my jesteśmy? Blisko środka. Dobra, dajcie więcej metalu, ile już go zebrałem. 33, to już nie tak źle. Już na coś będzie starczyć, ale skoro mamy tutaj te bogate żyły, to sobie je wykorzystajmy, więcej metalu z nich leci. Bierzemy się zaraz za łuk. Dobra, wytwarzanko. Dwa łuki chciałem tylko, no ale mogą być i trzy. I teraz kamień jakiś. Tygrys. Tygrys. Tygrys nie jest zły, ale kurde, on za mało, zbyt kruchy jest moim zdaniem tutaj na to. Jakiegoś kamlota tu mamy gdzieś. Paracer też tak średnio, nie za bardzo. Poprzedni meczek mieliśmy bronię i tak naprawdę Rex i tak szczerze powiedziawszy, żadne z tych się nie spisało jakoś dobrze, bo Rex był słaby. Się wystraszyłem tego iguanodona. Wyszedł tak zza rogu. Rex się też średnio sprawdził, bo był za słaby i kurde, w sumie nic nie osiągnęliśmy. Było już fajnie, nie powiem, bo było już naprawdę fajnie, się bawiłem. Emocje były niesamowite, mi się aż kurde łapy czułem, jak mi się trzęsą. Ale zabrakło tego czegoś. Czego im brakuje? Włókno, oczywiście. Dobra, cały czas ten speed. W sumie chyba zacznę sobie najpierw ładować w HP, wiecie? Ja nie wiem po ile oni mają HP, szczerze powiedziawszy, bo kurde, bardzo szybko mi ściągnęli, ale chyba dostałem baniurę wtedy, wiecie? Brawlhalla? Co to jest Brawlhalla? Melee damage, knockback increase, okej. Okay. Czyżbym mógł sobie oswoić coś z melee? Dobra, mamy już narko strzały. Także myślę, że możemy sobie teraz coś tutaj oswoić i zabić jeszcze przede wszystkim. Iż tu mieliśmy tego parazaura. Dobrze by było... O, są dwa. Dobrze by było, jakbyśmy w jakieś fajty się tutaj... Czemu ty biegasz? Co cię zaatakowało? No i drugi nie wszedł w głowę.
Ten też nie wszedł. Dobra, oddawaj strzały. Oddawaj strzały, robimy sobie skórzaną zbrojkę i spadochrony mamy na siódemce, to możemy od razu wyrzucić. Butów se nie zrobiłem. O, Allosaurus! Kurde. On jest duży. On jest duży, on mnie na tym kamieniu szarpnie tutaj. No, on mnie tutaj ściągnie jak nie wiem co. Ile mam tych strzał? 13. Kurde, jeszcze trochę tych jagód potrzebuję. Allosaurus by mi się przydał, cholera, nie powiem. Kurde, szybki. Krwawienie daje, ale nie, bo krwawienie daje chyba tylko w stadzie, o ile dobrze pamiętam. Oj, tam już go ktoś oswaja. Oj, tam go ktoś oswaja, tu trzeba zrobić w takim bądź razie. Gdzie on jest? On go uśpił? No nic, to lecimy, fajty. A jak ja mu wrzucę mięso? Wow, wow, wow! Kurwa, ty Lakoleo, serio? Skąd ty się tu wziąłeś? Kurwa, to jest jego ty Lakoleo, czy kogo to jest ty Lakoleo? Ja pierdolę, prawie zginąłem, ej. Przecież prawie kurwa mnie zabił ten Tylakoleo. Ty jednorożec to był? Nie, myślałem. Uśpił go. Widzę go. O, przejebie to. A dostałeś, koleżko, to? Skoczyły mi się strzały. Uciekł mi. Potrzebuję staminy. Kurwa, rozwaliłbym go bez problemu. Dobra, jak ten Allosaurus. Jeżeli się oswaja przez niego. No, ja przez niego się oswaja, go zabijam.
Ja też przeciążony jestem. Przez to prawdopodobnie mi uciekł. Gdy zobaczy tego tyle koleo. A może ja tego... O, ten się nie oswaja przez nikogo. Kurwa, no oswaja się... Nie. Bez sensu. Myślałem, że jak ja mu rzucę, to będzie się oswajał dzięki przeze mnie. No nic, to zabijamy kolejnego. Kurwa, jeszcze jeden. O, zabiję mnie. Kurwa! O, ja się respię z powrotem. No to nieźle. Gdzie jestem? To nie ta góra. Kurde, dwa fragi mi zabił, bo... słabe to było. Dobił mi tamtego 27, a on miał już 30 któryś. To jest właśnie to. Dobił mi tamtego fraga, rozdał se levele. Tam jest mój trup. A gdzieś tu powinien być nagrobek. Prime to się zaraz zepsuje. Dawaj skórę. To też dawaj. Lipa. Lipa, jesteśmy w plecy znowu. Gdzieś tu powinien być trup tego drugiego, on miał strzały, ale no już ciul z tym. Dobra, idziemy tylko i wyłącznie w Tejma. Idziemy tylko i wyłącznie w Tejma, tylko to mi pozostało. Czyli mi brakuje słomy. Przynajmniej jednemu spieprzyłem dosyć dobrze, bo przyżał Alozaura z Tylakoleo jakby miał. Wykorzystał nieźle akcję, że ten Tylakoleo mnie atakował.
i go sobie uśpił dzięki temu. Dobra, szukamy Reksiora w takim bądź razie. Albo spinki, spinka w sumie była ciekawsza. Albo czegoś innego, nie wiem jeszcze czego. Niedźwiedź był zajebisty, nie powiem. I chyba... Food of Gods? O Boże, to obok mnie spada. No to tutaj zaraz będzie się działo. Dobra, niech no zerknę sobie co tam jest. Zanim to spadnie, to tu się wszyscy kurwa zlecą. Zaraz zobaczycie co się tu będzie działo. Stamina to jest też co tutaj potrzebuję w ogromnych ilościach. Dobra, jak na razie to tu nikogo nie ma takiego fajnego do oswojenia. Tam biegnie typo po drugiej stronie, on go usypia. Pteranodon? Nie za bardzo. Kurwa, za dużo towaru mam. Się dziwię, co ja taki przeciążony. Insta Taming and Healing. Kurwa, to czemu ja nie oswajam? Ja teraz dopiero rozumiem, myślę, że to chodzi tylko i wyłącznie o ten event, o ten zrzut, co tutaj leci. Dawaj tego Thorn Dragona. W takim bądź razie tu tygrys jakiś. Trzymaj, a ja lecę po zrzut. Tam jest Alozaurus, to jest Rex. Nie wiem co to jest za event. Dobrze, że piranii tutaj nie ma, bo... Przypuszczam, że ktoś mógł być przede mną tutaj, kurde, bo nie zauważyłem, że tu muszę tyle taki kawał przepłynąć. Się psuje? Psuje się. Muszę to jak najszybciej wykorzystać. Tego Rexa sobie weźmiemy, szarpniemy. W takim bądź razie. A ten Thorn Dragon niech się oswaja. On już jest prawie cały oswojony, już chciałem wrzucić to w Food of God. Pelagornisa są swoje na PvP, to jest myśl. Kurde, wiecie co, zrobimy to szybciej. Zrobimy to szybciej.
O nie, nie zrobimy tego chyba szybciej, chociaż może. Brawlhalla. Oj, mogę tego nie zrobić, mogę zmarnować tylko kurwa czas. Nie, jest, chyba mi się uda. Właśnie. O chuj, nie wiem czy mi się uda. Dobra, mniejsza. Tu jest przejście. Kurde, on walczy z strajkami tam. Co mam? Spinkę, wolę spinkę, zdecydowanie wolę spinkę. Która walczy kurde z tym. O, tu ktoś zdech. Kurde, już jest pokrwawiona mocno. Ucieka mi! Ale ona zapierdala, no ona jest na tym buście wodnym. O mój Boże, no chodź tu. Dobrze, że ze staminy dodałem. Tu Rex jest, no nie no. Ty, uśpiłem ją. Uśpiłem ją tam. Albo ktoś ją uśpił. Ktoś mi ją uśpił pewnie, ja pierdzielę. To jest lipa jak ktoś mi ją uśpił. Przecież ona tyle czasu by torpora nie dostała. No pewnie, że ten gościu skarna. Ale ja mam pecha w tego fitesta. Zepsuło mi się to. No nie, serio. Rudy cygan, dobra, jest. Jest moja. Jest moja. Dobra, teraz pytanie, musimy Prima zdobyć. Kurde, za dużo tych z tego tutaj jest w jednym miejscu. Jak my tu wyglądamy? Jesteśmy w miarę na środku. Dobra, tu jest jakiś odosobniony, jesteś sam? Powiedz koleżko, jesteś? Jest. Jesteś. Ty se tam zawróć ładnie. Oj, trafił mnie. Ło, Forus. Czemu nie? Jak widać spisywał się. No ładuj tą strzałę. A ja tam jeszcze Torny Dragona miałem przecież. Najgorsze jest to, że ta spinka leży na mega ruchliwym miejscu. I ja się boję, że ktoś ją kurde... Że ktoś ją ten... Zabije. Ja bym tak zrobił od razu. Tego Torny Dragona muszę iść. Trzymaj. Oswajaj się. Głodny jestem.
Jak my tu ze strefą stoimy? Już coraz mniej. Oj, małpa! Chodź tu, małpiszon. Dobra, walić tego. Może mi się jeszcze uda go zdobyć, ale wątpię. Który ma poziom? Trzeci. Tam dwa reksy są. Jeszcze jakby się po tego Torn Dragona udało wrócić, to by było, nie byłoby tak źle. Jest małpiszonek mój tutaj. Ej, właśnie, jak ty tutaj wyglądasz z tym, z torporem przecież. No właśnie. Tutaj tobie trzeba tutaj dorzucić jagódek. Dobra, gdzie jest ten mój małpiszon? Tutaj. Jeszcze nie zgłodniała? Ile tych z tego tu mamy? Ty, no tylko jeden jest. Czemu on mnie nie atakuje? Nie mam pojęcia, ale idzie drugi. Dobra, gdzie jest mój małpiszon? Jeszcze nie zgłodniałaś. Na żarta ta małpa. Nie powiem. Tam jest ten gościu z tym Karno. Kurde, jeszcze raz musi zjeść. Dobra, co z tym naszym Forusem? Oswoił się. Ty, oswaja się jeszcze? Co tak długo? O Boże, kiepska sprawa tu widzę. Ja nie wiem, czy tam kogoś nie widziałem, że bieg tam za tą kamieniem nie jest. No, tam ktoś chyba biega. Dobra, ten Forus mi się chyba nie oswoi. Gościu, co tak krzyczał, on wiecznie tutaj bluźni. Dobra, gdzie jest moja małpa? Gdzie jest mój małpiszonek? Jest. Ruda. Ruda małpa dla rudego cygana. Kurde, ale timing jest pad.
Kurwa, zabił mnie ktoś, no wiedziałem. Słyszałem gnoja. Okay, let's go. A masz przejebane gościu, jak tą małpę oswoję. Ja pierdzielę. Run. Dobra, nie, no tylko znajdę tego gnojka, co mi to zrobił. Zabił mi małpę od razu, jakiś kurwa glitcher, ej. No niestety. Mówiłem, że ktoś zabije mi tą skinkę przed oswojeniem. Lipa. Dobra, tym razem już nie czekam do końca. Za późno było. No niestety ona mi taki kawał uciekła.